Dzień dobry Państwu, Jakub Wiech, witam w kolejnym odcinku podcastu Elektryfikacji. Na początek serdecznie dziękuję wszystkim tym, którzy wspierają moją audycję za pomocą serwisów Patronite. Dziękuję moim patronkom, patronom, zwłaszcza mecenasom. Panu Pysiowi, panu Norbertowi, panu Filipowi Rębiałkowskiemu, panu doktorowi Michałowi Godlewskiemu, Górny Grup oraz agencji marketingowej Nienaraz. Dzięki wam ten podcast się ukazuje. Wszystkim, którzy zastanawiają się, czy rozpocząć taką subskrypcję, takie właśnie wsparcie za pomocą Patronite'a, polecam to zrobić już teraz. Wkrótce dla moich patronów i patronek będę miał parę ważnych niespodzianek. A już teraz przechodzimy do dzisiejszego odcinka, do odcinka, który poświęcony jest górnikom, a w zasadzie figurze górnika, która cały czas gdzieś tam wisi nad polską historią, nad polską polityką i bardzo mocno na nią oddziałuje. Zastanowimy się, skąd wziął się ten przemożny wpływ górników na przykład na transformację energetyczną Polski i o tym poznając z historykiem, z panem profesorem Antonim Dudkiem. Elektryfikacja. Podcast Jakuba Wiecha o energetyce. A razem ze mną jest już pan profesor Antoni Dudek. Dzień dobry. Dzień dobry, witam pana, witam państwa. Panie profesorze, chciałbym porozmawiać z panem o górnikach. O tym, skąd się wzięła figura górnika w polskiej świadomości historycznej, kulturowej, o tym, jak ewoluowała ta właśnie postać i o tym, jaki górnicy mieli wpływ na polską historię najnowszą. Zacząłbym więc od takiego generalnego pytania. Jak kształtowała się w takiej świadomości społecznej, a też świadomości politycznej klasa górnicza po 1945 roku? Znaczy, żeby o tym powiedzieć, trzeba też się cofnąć na moment wcześniej, bo tak naprawdę pamiętajmy, że jednym z takich mitycznych wydarzeń związanych z narodzinami II Rzeczpospolitej są powstania śląskie, a więc walka przede wszystkim o to, żeby możliwie duża część Górnego Śląska znalazła się po stronie polskiej. Jak wiadomo, ostatecznie mniej więcej tylko 2/5 tej górniczej części Górnego Śląska, czyli mniejszość, znalazła się po stronie polskiej. Niemniej jednak ona była szalenie ważna, bo Polska była krajem, mówię o II Rzeczpospolitej, słabo zindustrializowanym i górnictwo już wtedy było tą gałęzią gospodarki, do której przywiązywano ogromne znaczenie. No, w oczywisty sposób górnictwo nie tylko służyło energetyce, a więc opalaniu, ale też miało być podstawą podhutnictwa, więc metalurgię, a to było wtedy niezwykle ważne. To była ta taka strategiczna, można powiedzieć, gałąź gospodarki, metalurgia. Więc rzeczywiście znaczenie, żeby podkreślić znaczenie w II RP, jakie przywiązywano do właśnie Górnego Śląska, przypomnę, było to jedyne województwo w Polsce międzywojennej, które miało swoją autonomię, miało swój Sejm Śląski. To wszystko było efektem właśnie tych działań, żeby przekonać Ślązaków, górnoślązaków do tego, że warto poprzeć Polskę, warto być obywatelami Polski. Oczywiście później to różnie wyglądało, ta autonomia też była łamana, zwłaszcza przez sanację. Natomiast co jest ważne, to to, że później w czasie II wojny światowej Niemcy na masową skalę zaczęli Ślązaków wpisywać na te listy narodowościowe, wcielać do Wehrmachtu. I teraz dochodzę do momentu, który pana zainteresował, rok 45, wchodzi Armia Czerwona i zaczyna się, mówiąc krótko, masowe represjonowanie mieszkańców Śląska, Górnego Śląska, za tą rzekomą kolaborację z Niemcami, która była w dużym stopniu wymuszona na nich. I tutaj elementem, powiedziałbym, takim najbardziej brutalnym jest po prostu wywózka kilkudziesięciu tysięcy górników, których Sowieci, Rosjanie wywieźli po prostu na wschód i oni tam przez kilka lat pracowali jako de facto niewolnicy w kopalniach rosyjskich. Później części z nich pozwolono wrócić, ale to był, można powiedzieć, taki symbol, powiedziałbym, zniewolenia właśnie górnictwa polskiego i mieszkańców Górnego Śląska w sposób ponadprzeciętny w stosunku do innych mieszkańców Polski, przecież też podporządkowanych władzy komunistycznej. Właśnie tu rzeczywiście górnicy mieli szczególną, można powiedzieć, traumę. I później to się powoli zaczyna zmieniać, ale nie od razu, bo w czasach stalinowskich górnictwo jest strategicznie ważne, także i dlatego, że Polska spłaca swoje zobowiązania wobec Kremla właśnie przede wszystkim węglem. Dlaczego tym? No bo to jest tak naprawdę nasz największy, najważniejszy towar eksportowy. I tak będzie przez całą epokę PRL najważniejszym towarem eksportowym Polski, czasem miażdżąco dominującym w wolumenie eksportu, czasem ważnym, ale nie takim miażdżąco dominującym, ale przez cały okres PRL-u najważniejszym będzie właśnie węgiel kamienny. No i z tego się będzie brała ogromna presja władz komunistycznych na to, żeby tego węgla wydobywać jak najszybciej, jak najwięcej.
Po 1956 roku o tyle się sytuacja zmienia, że po dojściu Gomułki, po powrocie Gomułki do władzy, te relacje z Sowietami stają się mniej kolonialne. My, mówiąc krótko, do 1956 roku byliśmy tak naprawdę sowiecką kolonią w sensie gospodarczym i takim symbolem właśnie tej najgłębszej eksploatacji była ta masowa wywózka węgla po śmiesznych cenach, zupełnie nieodzwierciedlających wartości rynkowej do Związku Sowieckiego. Po 1956 roku to się zmienia i można powiedzieć, że też się poprawia sytuacja na Górnym Śląsku. W tym sensie, że władzom komunistycznym dalej szalenie zależy, żeby to górnictwo się rozwijało, ale zaczynają rozumieć, że nie można tego osiągać wyłącznie metodą terroru, metodą represji, bo to nie daje efektów. I tu się pojawia Edward Gierek. Właśnie wkrótce po 1956 roku, znaczy on był już wcześniej, ale bo on wrócił w 1949 z Belgii, ale tak naprawdę od właśnie roku 1956-1957 Edward Gierek jako pierwszy sekretarz Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Katowicach zaczyna budować coś, co później złośliwie nazywano polską katangą od regionu w Afryce, w Kongo afrykańskim, takiego bogatego, niezwykle najbogatszego, który w latach 60. była wojna domowa, secesja i wtedy zaczęto mówić, że to jest taki bogaty region i rzeczywiście się zaczyna wielka kariera właśnie Górnego Śląska w Polsce Ludowej po 1956 roku. Wspomniał pan tutaj o tych represjach, które dotykały mieszkańców Śląska. Też warto nadmienić, że w ogóle sektor górniczy był traktowany tuż po wojnie trochę jako taki obóz na przykład dla nieprawomyślnych czy żołnierzy podziemia niepodległościowego, bo przecież były na przykład wojskowe bataliony pracy, górnicze bataliony pracy, gdzie zsyłano chociażby właśnie żołnierzy podziemia do pracy, między innymi w kopalniach uranu. I to z polskiego uranu Sowieci zbudowali potem swoją pierwszą bombę jądrową, jeżeli się nie mylę. Tak, rzeczywiście w Sudetach były te kopalnie, wprawdzie tego uranu tam było niewiele, trudno mi powiedzieć, czy akurat z tego, bo oni mieli sporo uranu własnego, ale rzeczywiście jest tak, że próbowano to eksploatować, później w końcu z tego zrezygnowano, bo uznano, że te rudy nie są wystarczająco bogate, natomiast to oczywiście był margines, kluczem był węgiel kamienny i tu rzeczywiście był ten korpus węglowy. I oczywiście tam może z tymi żołnierzami podziemia to specjalnie nie przesadzajmy, oni to raczej byli w obozach pracy bądź w więzieniach, bo bano się ich jednak kierować do górników. Dlaczego? W dużej ilości, żeby ich nie buntowali, bo problemem władz były strajki górnicze. Zresztą na tym wyrosła kariera Gierka. Gierek w 1951 roku jako jeden z agitatorów partyjnych zdołał doprowadzić do strajku, do przerwania strajku w jednej z kopalń, w której pracował jeszcze przed wojną, bez użycia siły. I to zbudowało jego pozycję właśnie w aparacie PZPR. Mówiąc krótko, tam nieustannie dochodziło do protestów, bo górnicy nie chcieli pracować coraz więcej za coraz gorsze pieniądze. I później po roku 1956 właśnie tą ideą fix Gierka było to, żeby górnik został dowartościowany, żeby ten zawód był godziwie opłacany, żeby ta rodzina górnicza, no właśnie standardem było, że żona w domu, jaki tradycyjny model, żeby ten górnik zarabiał tyle, żeby był w stanie utrzymać swoją żonę i dzieci. I to było coś odmiennego od reszty PRL-owskiej gospodarki, gdzie generalnie starano się aktywizować kobiety. Znaczy mówiąc krótko, nie było tak, że pensje były na tyle wysokie, żeby w małżeństwie tylko jedna osoba mogła pracować. Dla górników starano się robić wyjątek, ten model tradycyjny rodziny górniczej podtrzymywano. No dlaczego? Właśnie dlatego, żeby ci górnicy byli spokojni i wydobywali węgiel, żeby po prostu nie strajkowali. I po 1956 zaczyna się rozbudowywać na różne sposoby, i to właśnie jest, można powiedzieć, element kariery późniejszej Gierka, na różne sposoby system zachęt dla górników, już nie tylko finansowych, ale zaczyna się budować na przykład, prawda, park rozrywki w Chorzowie, zaczyna się domy wczasowe budować dla górników. Czyli mówiąc krótko, zaczyna się dbać też nie tylko o to, żeby oni zarabiali, byli relatywnie bezpieczni w pracy, ale żeby też mieli poczucie, że są dowartościowani poza pracą. Wspomniał pan już o Edwardzie Gierku. Chciałbym zapytać, na ile jego historia, jego przeszłość, praca w kopalniach, jako górnik też za granicą, nie tylko w Polsce, na ile to wpłynęło na jego politykę już jako pierwszego sekretarza, na ile jego doświadczenia przelały się na to, co robił już jako osoba odpowiedzialna za losy całego kraju?
No więc oczywiście Gierek, mimo że się przeniósł po grudniu 70 do Warszawy, to jednak zachował dom właśnie w Katowicach, miał drugi dom w Ustroniu. On był bardzo mocno związany z Górnym Śląskiem i tam zawsze w sytuacjach kryzysowych zabiegał o wsparcie, no choćby po protestach w 76 roku, po nieudanej podwyżce cen, główna manifestacja poparcia dla Gierka była w katowickim Spodku. On zawsze się odwoływał do Górnego Śląska i nie jest przypadkiem, że tak naprawdę, kiedy się w sierpniu 80 roku zdecydował ostatecznie, jak to mówił, wybrać mniejsze zło, czyli zgodzić na porozumienia ze strajkującymi stoczniowcami w Gdańsku i w Szczecinie, to głównym powodem, który przeważył szale, było rozprzestrzenienie się strajków na Górny Śląsk. I to, że stanęły także pod koniec sierpnia 80 śląskie kopalnie. No ale zanim to nastąpiło, rzeczywiście na początku lat 70. w ramach tej budowy tak zwanej drugiej Polski górnicy dostali szczególnie dużo. To znaczy, co to znaczy szczególnie dużo? Podwyżki płac w górnictwie były największe. Ta infrastruktura, powiedziałbym, turystyczna, wypoczynkowa, zbudowana dla górników, wtedy była właśnie najbardziej rozbudowywana. Do dziś można pojechać właśnie do wspomnianego Ustronia i zobaczyć tam takie zupełnie dziś nawet wyglądające niesamowicie hotele, piramidy. To wszystko są budowane, tam w tych czasach to budziło efekt wow, to było w ogóle coś niewyobrażalnego w tym siermiężnym budownictwie, prawda, blokowym takich klocków, a tu nagle takie ultra nowoczesne budynki powstają i to wszystko było budowane dla górników. Wszystko się kręciło wokół górników. Dlaczego? Bo Gierek, nie tylko wynikało to z tego, że sam był górnikiem i jakby no miał sentyment, ale też z pewnej przemyślanej strategii rozbudowy Polski jako potęgi w zakresie hutnictwa. No, rudy żelaza nie mieliśmy, ale za to zbudowano szerokotorową trasę kolejową od sowieckiej granicy. Ruda miała iść ze Związku Sowieckiego, ale węgiel do wytapiania tej stali w Hucie Katowice, największym wówczas zbudowanym w Europie i jednym z największych na świecie zakładów metalurgicznych, to oczywiście miał być węgiel z górnośląskich kopalń i wtedy Gierek szedł na słynny rekord, którego ostatecznie nigdy nie osiągnięto, bo był moim zdaniem technicznie nieosiągalny. A mianowicie Polska miała wydobywać rocznie 200 milionów ton węgla. I to w propagandzie powtarzano, że jeszcze 2-3 lata i wydobędziemy 200 milionów ton rocznie. Ostatecznie to się skończyło na tam 180 milionach, co i tak prawdopodobnie było mocno zafałszowywane. Tam były słynne afery z dosypywaniem kamienia do tego węgla, żeby tylko ważył więcej, żeby można było w sprawozdaniach wykazać, że wydobyliśmy więcej. Ale też trzeba powiedzieć jasno, Gierek poszedł w kierunku także i rozprzestrzenienia, i jakby szukania nowych złóż węgla i stąd się wzięło lubelskie zagłębie węglowe. Z tego okresu pochodzi do dziś najnowocześniejsza i najbardziej rentowna polska kopalnia węgla, czyli Bogdanka. Tutaj rzeczywiście Gierek bardzo dobrze, dużo zainwestował. Jedną rzecz tylko niestety zawalił, a mianowicie te najnowsze technologie na węglu. Znaczy, gdyby równolegle z tymi ogromnymi inwestycjami poszły inwestycje w naukę, na przykład na temat gazyfikacji węgla i różnych rzeczy, produkcji z węgla, bardziej zaawansowanych produktów, to być może rzeczywiście bym to oceniał bardziej pozytywnie. Tymczasem trzeba powiedzieć jasno, była to w dużym stopniu gigantomania i coś, co ostatecznie się załamało, tak jak cała PRL-owska gospodarka w końcu lat 70. zaowocowało tą ogromną falą strajków w roku 80. No i wtedy się zaczęły znowu problemy z górnikami, ponieważ pod koniec tej epoki gierkowskiej wprowadzono tak zwany czterobrygadowy system pracy, który miał sprawiać, że górnicy, którzy się buntowali, mieli pracować też w niedzielę. No, żeby dojść do tych 200 milionów, uznano, że nie wystarczy praca przez 6 dni w tygodniu, w niedzielę też trzeba fedrować. Oczywiście to wywołało bunty i to jest jedna z przyczyn sierpnia 80. I później zaczyna się epoka lat 80., w której górnicy są ostatnią nadzieją generała Jaruzelskiego. Dlaczego? Bo polska gospodarka się załamuje już kompletnie, Polsce zostają odmówione wszelkie kredyty i Polsce się sprzedaje na Zachodzie tylko za twardą walutę. A jest tylko jeden realny w latach 80. towar eksportowy na większą skalę i to jest węgiel. Zwłaszcza kiedy się zaczynają strajki w Wielkiej Brytanii za czasów Margaret Thatcher, przypominam, to jest taki moment, kiedy właśnie w Wielkiej Brytanii Thatcher walczy z górnikami i Brytyjczycy zaczynają na dużą skalę kupować węgiel. Skąd? No właśnie między innymi z Polski, chociaż formalnie Polska jest ogarnięta stanem wojennym i później różnymi sankcjami. I to jest główny źródło dopływu, no ale teraz jak tych górników zachęcić do pracy? Tu się pojawia najnowszy wynalazek z czasów generała Jaruzelskiego, zapomniany już dzisiaj tak zwane GIEWEKS, nie mylić z PEWEKSami.
bo peweksy to były sklepy, gdzie obywatel mający twardą walutę mógł sobie kupić różne zachodnie towary, a gieweksy to były sklepy wyłącznie dla górników. A wiecie, górnicy, którzy pracowali na dole, dostawali takie specjalne talony równowartości tam określonych kwot i mogli sobie iść do tego gieweksu i kupić pewne towary, których gdzie indziej nie można było kupić. I to była taka dodatkowa forma właśnie wynagradzania, co oczywiście, jak się nie trudno domyśleć, budziło ogromną zazdrość, niechęć znacznej części społeczeństwa, która się już zaczęła w latach 70. Już w latach 70. to, prawda, promowanie górników w kulturze, ta barburka, która była właśnie jako święto narodowe obchodzona, to wszystko sprawiało, że coraz więcej ludzi w Polsce na tych górników krzywo patrzyło. No i lata 80. to pogłębiły, bo ludzie mieli poczucie, że to jest ta grupa no, niezwykle uprzywilejowana, co nie było do końca prawdą, bo raz, że oni Bóg wie jakie kokosy nie opływali, a dwa, że no, bardzo ryzykowali, bo wypadkowość w tych kopalniach była naprawdę duża i sporo tych ludzi po prostu ginęło, a nawet jak nie padali ofiarą śmiertelną katastrof, to powiedzmy sobie szczerze, ta praca jest ogromnie wyniszczająca zdrowotnie i bardzo wielu z tych ludzi no, po prostu nie dożywało emerytury, mówiąc krótko, bo umierało na pylicę, z którą się sam Gierek zmagał i inne choroby no, związane z pracą pod ziemią. Wróćmy jeszcze na chwilę właśnie do czasów Edwarda Gierka. Wspomniał pan o jego dążeniu do bicia rekordów. Mówił pan też w swoim podcaście Ludek o historii, który bardzo polecam, w odcinku poświęconym ekipie Edwarda Gierka o innych gigaprojektach, o ściąganiu nowych technologii, na przykład w zakresie produkcji traktorów, które miały ożywić polską gospodarkę, potem problemach z kredytami i tak dalej. Natomiast chciałbym zapytać, na ile to podejście Edwarda Gierka do górnictwa, do tego, by było ono kołem napędowym gospodarki, by właśnie szło na rekord. Na ile to była kwestia wynikająca z jego indywidualnego usposobienia, a na ile to był pewien model funkcjonowania wtedy reżimów w bloku sowieckim, reżimów, które przecież były przesiągnięte takim mitem stachanowca, mitem właśnie zaczerpniętym od postaci górnika Stachanowa, który stał się pewnym symbolem, jak się dokładnie przyjrzy jego historii, to dosyć kłamliwym, bicia kolejnych rekordów pracy i poświęcenia tej pracy wszystkich sił i środków. Znaczy tutaj polskim odpowiednikiem Stachanowa był Wincenty Pstrowski. To był ten polski pierwszy przodownik pracy, oczywiście górnik właśnie, który rzucił hasło w czasach stalinowskich współzawodnictwa pracy. Ale główny powód był z czego innego w rozwoju górnictwa. Nie z tego, że współzawodnictwo pracy akurat górnicy zapoczątkowali, ani nie z tego, że Gierek był sam górnikiem. Trzeba sobie zdawać sprawę, że ideologia komunistyczna zakładała budowę tak zwanej wielkoprzemysłowej klasy robotniczej, to znaczy budowę. No problem polegał na tym, że rewolucja komunistyczna wedle teorii Marksa miała się zacząć w krajach najbardziej uprzemysłowionych, czyli Wielkiej Brytanii, Niemczech, Francji, Stanach Zjednoczonych. Tam, jak wiadomo, rewolucja komunistyczna się nie udała, za to udała się w Rosji, która była krajem słabo uprzemysłowionym, która była krajem w większości rolniczym, no ale jak już Lenin i bolszewicy przejęli władzę, to uznali, że tą klasę robotniczą trzeba wykreować. Skoro jej nie ma, albo jest jej niewiele, to trzeba ją wykreować. W związku z tym państwo zaczęło budować, no właśnie co? No więc oczywiście przede wszystkim kopalnie i huty. Dlaczego? No bo to dawało stal, a ze stali można było rozbudowywać przemysł maszynowy, a więc można było budować różne maszyny, urządzenia, a więc to był tak zwany przemysł ciężki. I generalnie komuniści uwielbiali przemysł ciężki, natomiast nie lubili przemysłu lekkiego. Jakiś tam odzieżowy, rolno-spożywczy, to zawsze było na drugim planie. Najważniejsze były huty, najważniejsze były kopalnie, najważniejsze były wielkie zakłady produkujące no, na przykład czołgi, armaty, prawda, produkujące samoloty, produkujące jak już nie broń, no to jakieś obrabiarki, jak nie obrabiarki, no to ewentualnie pojazdy różnego rodzaju, a dopiero gdzieś tam sprzęt AGD to gdzieś tam na szarym końcu. I w związku z tym w Polsce już w czasach stalinowskich uformowało się potężne lobby, które najpotężniejsze było na Górnym Śląsku, to lobby wielkoprzemysłowe. To byli ci dyrektorzy tych kolejnych hut, fabryk, kopalń, którzy tworzyli, oni wszyscy byli oczywiście nomenklaturą partyjną, ale zarazem oni tworzyli w ramach układu komunistycznego władzy ogromną grupę nacisku, która stale się domagała większych i nowych inwestycji. I stale, i czy to rządził Gomułka, czy rządził Gierek, czy rządził Jaruzelski, on był w dużym stopniu zakładnikiem tej masy ludzi,
która zbudowała swoje, można powiedzieć, fundamenty swojej potęgi za czasów Bieruta, a więc za czasów stalinowskich, kiedy nastąpiła ta taka gwałtowna industrializacja Polski, której symbolem była huta imieniem Lenina pod Krakowem, ale tak naprawdę powstało wtedy kilka tysięcy państwowych dużych zakładów pracy, które rzeczywiście zamieniły Polskę z kraju rolniczego w kraj przemysłowy. Natomiast zarazem ten cały establishment dyrektorski cały czas żądał od władz w Warszawie nowych inwestycji. I Gierek, można powiedzieć, był tu dla nich najcudowniejszy, ponieważ Gierek uznał, że skoro nie mamy wystarczających środków w kraju, no to trzeba to pożyczyć. I wtedy w końcu nakarmimy, prawda, wszystkich tych rządnych nowych inwestycji dyrektorów, a przy okazji też ściągniemy Coca-Colę, ściągniemy licencję na małego Fiata, też damy ludziom trochę zabawek. I to się przez kilka lat świetnie udawało, no aż przyszedł rok 76, teraz będzie odcinek właśnie na moim kanale Dudego Historii o czerwcu 76 roku, bunt Warchołów w Radomiu i gdzie indziej. I cała ta strategia tak zwanego dynamicznego wzrostu się zaczęła załamywać. Dlaczego? Bo przegrzano sprawy inwestycyjnie, znaczy uruchomiono zbyt wiele inwestycji, później nie było środków, żeby je dokończyć, a to trzeba było zacząć spłacać kredyty, które wzięto na budowę tych wszystkich inwestycji, no a nie było z czego. I zaczęła się równia pochyła. I to nas prowadzi do zapaści lat 80., kiedy Jaruzelski już, nawet mimo że to lobby cały czas go na niego napierało, on nie był w stanie spełnić ich oczekiwań, bo nie miał z czego. On po prostu z trudem wiązał koniec z końcem. Oczywiście on próbował reformować gospodarkę, tylko to przypominało, jak już nie mam tu w szczegółach czasu opowiadać, ale reformy lat 80. gospodarczych przypominało to słynne mieszanie herbaty, do której nie dosypano cukru. Czyli Jaruzelski mieszał raz w prawo, raz w lewo, coraz bardziej nerwowo, ale ponieważ cukru nie było, to i herbata się nie stawała od tego mieszania słodsza. Stąd był pierwszy etap reformy, później drugi etap reformy. Najpierw były zjednoczenia przedsiębiorstw państwowych, to je zastąpiono zrzeszeniami, ale to wszystko były ruchy pozorne, ponieważ w kółko mieliśmy do czynienia z omnipotencją państwa. Państwo było właścicielem wszystkiego i w ramach tego no, obowiązywała zasada wspólnego kotła. Czyli jak jeden nawet zakład czy drugi był rentowny, to mu zabierano te wszystkie zyski i przepompowywano do tych nierentownych, których co tu kryć było więcej. No i siłą rzeczy no, ta rentowna część gospodarki była cały czas duszona przez tą mniej rentowną część i to świetnie widać no, w przypadku górnictwa, jeśli chodzi o kopalnie. No, były kopalnie bardziej rentowne, które sobie świetnie dawały radę, ale one ciągnęły za sobą cały wianuszek kopalń nierentownych, do których dokładano i to się w pełni objawi po roku 89, jak się zaczną reformy rynkowe i nagle się okaże, że kopalnia kopalni nierówna. No ale jak to? Przecież górnicy to jest jeden górniczy stan, solidarny zawodowo i nie może tak być, że i będą traktowani odrębnie, prawda? Oni wszyscy razem są. Jak będziemy razem, to przetrwamy. Musimy tylko z tego rządu wydusić pieniądze na godziwe dotacje. I zaczyna się od roku 90. walka lobby górniczego o dotacje od kolejnych rządów, co tu kryć bardzo skuteczna, no ponieważ polska energetyka jest zbudowana na węglu, bo to jeszcze trzeba o jednym powiedzieć, a mianowicie rzeczywiście do dziś znaczna część elektrowni, które zbudowano w czasach Gierka, do dziś działa. I to są elektrownie węglowe. One są już w większości potwornie zużyte, ale to wtedy zbudowano rzeczywiście tą nową powojenną energetykę, zwłaszcza w latach 70., w 100% opartą na węglu kamiennym i brunatnym. Oczywiście tam zaczęto coś myśleć o elektrowni jądrowej, zaczęto to z Jaruzelskiego w Żarnowcu wznosić, ale jak wiemy, ostatecznie protesty społeczne po Czarnobylu sprawiły, się z tego wycofano. Żadne odnawialne źródła energii no to w ogóle nie wchodziły w tamtych czasach w grę, więc węgiel i tylko węgiel, bo mamy go dużo, w związku z tym byle go więcej wydobyć i spalić będzie energia. I to myślenie dominowało. Właśnie, tutaj już pan wspomniał o czasach współczesnych, jak słuchałem tego, co pan mówił o rentowności poszczególnych zakładów, o ciągnięciu w dół, to miałem takie poczucie, że mówimy jednak o bliskiej nam współczesności, w zasadzie o stanie obecnym w polskim górnictwie, bo chyba tam dużo się nie zmieniło, ale wróćmy jeszcze... Trochę muszę być w obronie, jednak się w latach 90. udało, był to bardzo bolesny proces,
ale jednak część tej najbardziej nierentownej części górnictwa wyłączyć. I to można powiedzieć było w dwóch fazach. Pierwsza to w pierwszej połowie lat 90. przede wszystkim Wałbrzyskie Zagłębie Węglowe, które było najbardziej deficytowe i to rzeczywiście była ogromna trauma dla regionu, który żył z węgla, ale tam było wybitnie, mówiąc krótko, to nieopłacalne i zamknięcie tych kopalń w Wałbrzyku było nieuchronne, ale zarazem żadne kolejne rządy nie potrafiły znaleźć dla mieszkańców Wałbrzycha i okolic żadnej innej alternatywy, innej pracy. I to było ogromnie bolesne. I później druga, zdecydowanie bardziej udana reforma górnictwa to reforma rządu Buzka. Jednak Buzkowi udało się, rządowi Buzka, zamknąć ponad 20 kopalń bez wielkich konfliktów społecznych. Oczywiście to kosztowało budżet potężne pieniądze, to prawda. I rzeczywiście górnicy dostawali wtedy odprawy, które budziły ogromną zazdrość społeczną, bo to były takie historie opowiadane, jak to górnik brał tą odprawę, szedł do salonu samochodowego i wyjeżdżał dobrym samochodem. Często niestety ten górnik po pół roku nie miał już na benzynę na ten samochód, no ale to już jest inna historia. Natomiast udało się rzeczywiście wtedy Buzkowi bez ogromnych konfliktów społecznych zlikwidować część najbardziej nierentownych kopalń i to była ostatnia tego typu na tą skalę udana reforma, a wcześniej przed rządem Buzka no co róż były po prostu wymuszane czy to strajkami górników, czy ich demonstracjami dotacje. I tu podam taki jeden przykład, taki charakterystyczny. Rząd Hanny Suchockiej, który właśnie natrafił na taką falę wielkich strajków górniczych, zwiększył dotację budżetową ponad 3 krotnie. Już nie będę mu podawał kwot, ale była w budżecie tam iluś set, bo to jeszcze stare miliardy złotych kwota i dopiero jak zwiększył 3-krotnie tą przewidzianą w budżecie kwotę dotacji, to strajki się skończyły i górnicy się uspokoili. Natomiast jak później z kolei na przykład rządy SLD, PSL próbowały reformy emerytur górniczych i trochę im te przywileje odebrać, to górnicy przyjechali do Warszawy, jak zrobili oblężenie Sejmu, natychmiast się koalicja SLD, PSL wycofała z tych właśnie tych. I to było coś, co tak naprawdę terroryzowało kolejne rządy w latach 90. Przy czym trzeba powiedzieć, rząd Buzka był jedynym, który rzeczywiście jakoś sobie z tym poradził częściowo. Później niestety kolejne rządy już tylko zamiatały sprawę pod dywan. Wspomniał pan o rządzie Jerzego Buzka, tutaj oczywiście była duża rola premiera Janusza Steinhoffa w tym uporządkowaniu spraw górniczych, ale chciałbym jeszcze wrócić na chwilę do roku 80, do karnawału Solidarności. Jaką rolę odegrali górnicy w kształtowaniu Solidarności wtedy, w 80 roku? No trzeba pamiętać, że region Śląsko-Dąbrowski Solidarności był największym regionem. To był największy region, Solidarność miała 30 kilka regionów, była podzielona i to był region najliczniejszy, najpotężniejszy. I rzeczywiście także i te żądania górnicze były istotnym elementem konfliktu między Solidarnością a rządem, tu zwłaszcza sprawa dotycząca wolnych sobót była bardzo ostrym sporem, dlatego że jednym z elementów porozumień sierpnia 80 roku było wprowadzenie wolnych sobót. Dzisiaj nam się wydaje to oczywiste, że jest weekend, ale wtedy właśnie to się zaczęła walka o to, soboty były pracujące. Zagierka wprowadzano najpierw jedną wolną sobotę na kwartał, później jedną na 2 miesiące, no a ludzie chcieli wszystkie soboty mieć wolne i rzeczywiście w sierpniu 80 władze się na to zgodziły, ale chytrze mówiły, nie powiedziały od kiedy. No i później jak górnicy powiedzieli, no to my już nie będziemy w sobotę fedrować, to władze powiedziały nie, bo się system energetyczny załamie. Oczywiście chodziło nie tylko o system energetyczny, chodziło też o towar eksportowy, to już mówiłem, że gdyby oni sobie tak zaczęli rzeczywiście co sobotę nie pracować, no to wydobycie by dramatycznie spadło, no i tak zaczęło spadać, a to był, jak mówiłem, główny towar eksportowy w tamtym czasie. Więc władzom straszliwie zależało na tym, żeby jednak za wszelką cenę tych górników zmusić, ale ponieważ tu już nie był etap do wprowadzenia stanu wojennego, tutaj za bardzo siłą nie można było, to próbowano na różne sposoby tych górników przekupić, a więc właśnie różnymi podwyżkami. No i tutaj dochodziło do też konfliktów między górnikami, a resztą jakby Solidarności, no którzy jakby działacze z innych branż się czuli trochę zdradzani przez tych górników, że oni mają pewne przywileje, których inni nie mają, więc tam też się też dochodziło do konfliktów. Niemniej jednak trzeba powiedzieć jasno, górnicy byli tą
częścią, można powiedzieć, grupą zawodową, która się bardzo radykalizowała. I nie jest przypadkiem, że przed wprowadzeniem stanu wojennego jesienią 1981 roku obok Solidarności zaczęła się dynamicznie rozwijać pierwsza partia, taka stricte opozycyjna, Konfederacja Polski Niepodległej Leszka Moczulskiego. I ten rozwój polegał przede wszystkim właśnie na, dokonywał się na Górnym Śląsku w oparciu o załogi niektórych kopalń, z których po część, nawet niektórych pod 100, 200, 300 górników się do tego KPN-u zapisywało. Oczywiście oni nie do końca to wszystko tam rozumieli, o co z tym chodzi, poza jednym, że trzeba dowalić komunię. I to zresztą nam pokazuje, dlaczego właśnie Górny Śląsk był bastionem oporu przeciwko stanowi wojennemu. To była ta grupa zawodowa, która po 13 grudnia się najbardziej spektakularnie przeciwstawiła jednak Jaruzelskiemu i stąd doszło do masakry w kopalni Wujek, a przypomnę, że doszło do niej dlatego, że w tej kopalni, podobnie jak w kopalni Manifest Lipcowy, górnicy protestowali na powierzchni. A dwa najdłuższe strajki przeciwko stanowi wojennemu, które się skończyły, jeden dopiero w Boże Narodzenie, a drugi dopiero po Bożym Narodzeniu, to były w Piastach, w kopalniach Piast i Ziemowit. To były dwa najdłużej trwające strajki protestacyjne przeciwko stanowi wojennemu, ale je prowadzono pod ziemią. I ponieważ one trwały pod ziemią, Jaruzelski wojsko się nie zdecydowało, ani milicja wkraczać tam pod ziemię i czekano, aż te strajki wygasną. Tam nie było interwencji milicji takiej jak w kopalni Wujek czy w Manifest Lipcowy. Wspomniał pan właśnie o bardzo dramatycznych wydarzeniach w kopalniach, w których ginęli górnicy i zaraz po masakrze w kopalni Wujek ówczesne władze zdecydowały się wprowadzić coś w rodzaju takiej karty górnika, czyli pewnego zbioru przywilejów, które miały załagodzić sytuację z górnikami, w jakiś sposób okiełznać tę grupę społeczną. Czyli można powiedzieć, że już jeszcze w czasach w zasadzie stanu wojennego obawiano się tej reakcji górniczej na te wydarzenia, jak właśnie sytuacja z kopalni Wujek? Tak, oczywiście tak. No, zawsze protesty górnictwa w górnictwie były absolutnie dla władz sprawą najwyższego zagrożenia. Dlaczego? No bo tak jak mówiłem, cała gospodarka się kręciła i to się w pełni objawiło w 1988 roku. Otóż w 1988 roku, kiedy generał Jaruzelski dojrzewał do jakichś zmian ustrojowych, mieliśmy miejsce dwie fale strajków. Pierwsza fala strajków to była tak zwana wiosenna, która nie dotyczyła górników i ją Jaruzelski zlekceważył, skończyła się ta fala strajków pacyfikacją huty Lenina w Krakowie. Natomiast kiedy w sierpniu 1988 roku doszło do strajku w kilkunastu kopalniach na Górnym Śląsku, Jaruzelski uznał, że żarty się skończyły, że nie można tego pacyfikować metodami ze stanu wojennego, bo to już drugi raz się nie uda. Trzeba zacząć rozładowywać metodami politycznymi i wtedy właśnie była jego zgoda na rozpoczęcie rozmów przez generała Kiszczaka z Wałęsą. I to była droga do Okrągłego Stołu, gdzie zresztą górnicy też wywalczyli sobie swój odrębny tak zwany podstolik górniczy, czyli w ramach tych zespołów był taki zespół główny do spraw reformy gospodarki i tam w ramach tego zespołu była odrębna jakby grupa negocjacyjna, która się zajmowała reformami górnictwa. No ale oczywiście te reformy przede wszystkim nie zakładały żadnych zmian własnościowych, bo pamiętajmy, przy Okrągłym Stole w ogóle nie było mowy o żadnej prywatyzacji gospodarki, nie było mowy o żadnej gospodarce rynkowej, kapitalistycznej. Tu chodziło tylko o modernizację gospodarki państwowej, gospodarki realnego socjalizmu. W przypadku górników chodziło właśnie o różnego rodzaju ich kolejne przywileje socjalne, których się domagali, a na które oczywiście władze nie bardzo się chciały zgodzić, bo miały poczucie, że to wszystko i tak się już nie spina ekonomicznie. Bo trzeba powiedzieć jasno, gospodarka PRL-owska bankrutowała. Wielu ludzi jakby którzy także i mnie krytykują za to, co ja mówię na moim kanale o planie Balcerowicza, jakby zakładają, że mieliśmy kwitnącą gospodarkę, po czym z tajemniczych powodów dopuszczono jakiegoś potwornego Balcerowicza, który ją zrujnował. No, prawda jest taka, że mieliśmy gospodarkę zrujnowaną, w większości zdekapitalizowaną. Oczywiście w jej ramach były poszczególne zakłady, które sobie nieźle radziły, tylko że one były w radykalnej mniejszości. Podobnie było z tymi kopalniami. No, była ta Bogdanka, było jeszcze parę innych kopalń, które sobie
dobrze radziły, natomiast większość sobie nie radziła i nieustannie domagała się kolejnych dotacji od władz. No a zarazem, ponieważ były jakby dwa poziomy tego trzymania władz za gardło. Jedna to energetyka, no cała energetyka stoi na węglu, a import węgla przez Polskę w tamtych czasach był czymś niewyobrażalnym. To mógł sobie rząd Morawieckiego pozwolić na import węgla. Natomiast w tamtych czasach, gdyby jakikolwiek rząd powiedział, a my kupimy węgiel za granicą, bo uważa, że jest za drogi, zostałby rozjechany i to był ten drugi element tego strachu, a mianowicie górnicy, i to pokazał stan wojenny, no są w istocie formacją paramilitarną. A że są tak zdeterminowani, zarazem powiedziałbym tak zorganizowani, że są w stanie no, stawić czoła uzbrojonym oddziałom policji czy nawet wojska. I to sprawiło, że nic tak nie budziło takiej grozy u kolejnych rządów, jak to, że górnicy mogą przyjechać do Warszawy. Prawda? I to widzieliśmy w odsłonach w kolejnych demonstracjach. W istocie, że najbardziej brutalne demonstracje, jakie mieliśmy do czynienia w III RP, łącznie z sytuacjami, gdzie no, były ofiary ranni po obu stronach, to były demonstracje górnicze. To aż faktycznie tutaj przemawia taki strach wręcz fizyczny przed górnikami. Natomiast chciałbym jeszcze zahaczyć o wątek rozmów okrągłostołowych. Jaką rolę tam odgrywali górnicy jako być może pewna emanacja siły politycznej, czy może jak przekładali się na poszczególne decyzje czy ustalenia? To znaczy, trzeba powiedzieć jasno, tam taką czołową postacią był jeden z przywódców tych strajków na Górnym Śląsku w 1988 roku, Alojzy Pietrzyk. On był taką czołową postacią, można powiedzieć. I on później przez długie lata był wielkim krytykiem Okrągłego Stołu, mówił o wielkim oszustwie. Myślę, że on polegał to na nieporozumieniu, ponieważ on nie wyobrażał sobie, że zajdą w górnictwie te zmiany, do których zaczęło zachodzić po roku 90. Trzeba powiedzieć jasno, Okrągły Stół jest ważny z punktu widzenia zmian ustroju politycznego. Ponieważ rzeczywiście tam wynegocjowano reaktywowanie urzędu prezydenta, wznowienie senatu i różne inne mechanizmy dotyczące ustroju państwa, jak choćby kształt sądownictwa. Natomiast wszystkie ustalenia gospodarcze Okrągłego Stołu, łącznie z tymi dotyczącymi górnictwa, poszły do kosza już jesienią roku 89, kiedy się pojawił Leszek Balcerowicz, dlatego że on uznał wszystkie ustalenia okrągłostołowe, łącznie z tymi dotyczącymi górnictwa, za kompletnie anachroniczne, zakładające podtrzymywanie gospodarki socjalistycznej. Oczywiście Balcerowicz zdawał sobie sprawę, że nie ma na razie mowy o prywatyzacji kopalń. Rzeczywiście było tak, że to był akurat ten obszar, którego absolutnie nawet nie próbowano poddać prywatyzacji przez długie lata. Natomiast Balcerowicz chciał wymusić na kopalniach większą rentowność, czyli choć nie od razu, i to też jest bardzo znamienne, to nie jest tak, że jak wszedł plan Balcerowicza 1 stycznia 90, to natychmiast odcięto górnikom wszystkie dotacje, tak jak to na przykład dotyczyło PGR-ów czy wielu innych instytucji państwowych. Nie, górnictwo dalej było dotowane, tylko Balcerowicz chciał zakręcać ten kurek powoli z tymi dotacjami w kolejnych latach i cały czas się toczyła walka już także i później o to zakręcanie tego kurka. Mówiłem o tym w kontekście rządu Suchockiej, że tu każdy kolejny rząd próbował tym górnikom trochę ten kurek z dotacjami zakręcić i oczywiście to wywołało ich protesty i zazwyczaj ten kurek nie był zakręcany. I właśnie całe lata 90. to była ta historia, prawda, walki o to. Nikt się nie ośmielił powiedzieć, że kopalnie mogły być sprywatyzowane, może poza Korwinem Mikke, bo to był temat tabu. Absolutnie górnicy tutaj uważano, że to jest, prawda, strategiczny towar, węgiel, on musi być dotowany, on musi być, bo jest fundamentem energetyki polskiej, więc to musi być wszystko państwowe, bo to jest bezpieczeństwo państwa. No tylko chodziło o skalę tych dotacji, bo nieustannie, trzeba powiedzieć jasno, jest taka książka Kai Gadowskiej wydana lata temu o socjolożki polskiej, o tym, jak wyrosły pewne, powiedziałbym, grupy interesów wokół górnictwa. Przede wszystkim jakby dwie takie grupy. Z jednej strony to byli ci dyrektorzy kopalni, o których mówiłem. Już wcześniej oni się z PRL-u wzięli, tak? Ale poza nimi były jeszcze związki zawodowe. Górnicze związki zawodowe stały się w III RP potęgą. Powstała cała kategoria. W pewnym momencie, zdaje się, tam Gadowska opisuje, to było ponad 1000 działaczy związkowych,
górniczych, którzy żyli z tego, że są działaczami związkowymi. Oni w broń Boże na kopalni nie pracowali, jeśli już to kiedyś w przeszłości. Natomiast oni byli działaczami wielu związków, bo tych związków powstało cały szereg górniczych i one, można powiedzieć, pilnowały interesów branży górniczej. I tutaj można powiedzieć, to była najlepiej zorganizowana i chyba ciągle jest do dzisiaj grupa zawodowa w Polsce, jeśli chodzi o tak zwanych pracowników najemnych, bo nie mówimy oczywiście, nie wiem, o lobby lekarskim czy o lobby wymiaru sprawiedliwości, bo to są innego typu kategorie, ale jeśli mówimy o takich ludziach właśnie pracy fizycznej, prawda, do jakiej należy górnicy, to jest jedyna tak zorganizowana grupa w Polsce. I jak mówię, to sięga korzeniami po części czasów PRL-u, po części czasów III Rzeczpospolitej lat 90., kiedy ten układ tych związków górniczych powiązanych właśnie z tymi dyrektorami kopalń, którzy niby są z nadania politycznego, no bo to są spółki Skarbu Państwa, ale też się tam uwzględnia lokalne interesy różnych grup właśnie z Górnego Śląska, to wszystko wtedy rozkwitło. Do tego doszły mafie węglowe, prawda, to trzeba powiedzieć jasno, zaczęły się patologie, jednak za PRL-u tego pilnowano. W III RP na masową skalę ten węgiel był rozkradany na różnych etapach. To trzeba powiedzieć jasno, tutaj spore fortuny wyrosły na różnych etapach w postaci po prostu tego, że ten węgiel po prostu z publicznych, państwowych kopalń był po prostu rozkradany. I to oczywiście był cały szereg różnych spraw z mafiami węglowymi związanymi. Nie znam się na tym, nie chcę się rozwijać. Wiem tylko, że takie zjawisko występowało na dużą skalę. Chciałbym teraz skonfrontować z panem jeszcze jeden wątek okrągłostołowy, mianowicie moją hipotezę, którą stawiam przy analizie energetyki jądrowej w Polsce, raczej braku energetyki jądrowej. Mianowicie uważam, że to, iż zlikwidowaliśmy rozwinięty projekt Żarnocu, wynika właśnie z presji górniczych związków zawodowych w czasie jeszcze dyskusji okrągłostołowych, bo górnicy traktowali atom jako zagrożenie. Bo jeżeli spojrzymy na harmonogram likwidacji Żarnowca, to widzimy, że decyzje o zamrożeniu projektu podjęto w roku 1988, ale kasacja projektu, skasowanie projektu nastąpiło już decyzją rządu Tadeusza Mazowieckiego, konkretnie ministra Syryjczyka. I czy uważa pan, że faktycznie to górniczy związkowcy mogli przychylić się do tego, przyczynić się do tego, że tej elektrowni nie mamy? Oni się na pewno do tego przyczynili, natomiast trzeba by ministra Syryjczyka zapytać, co bardziej na niego ostateczną decyzję wpłynęło. Czy właśnie naciski górników, czy protesty grupy młodych ludzi? Bo ja chcę panu powiedzieć, że ja mam kolegów, którzy, czyli ludzi urodzonych w latach 60., którzy w tamtym okresie byli studentami albo byli bezpośrednio po studiach, którzy w akcjach w Żarnowcu i przeciw Żarnowcowi uczestniczyły w całej Polsce, no właśnie generalnie środowiska młodzieżowe, studenckie organizowały masowe demonstracje i to takie, powiedziałbym, dość gwałtowne, jeździli tam do tego Żarnowca, blokowali tam tą budowę, właśnie traktując to jako nowy Czarnobyl. Dlatego, że pamiętajmy, że w 1986 roku była miejsce katastrofa w Czarnobylu, a mówimy o wydarzeniach 3 lata później i wszyscy zakładali i słusznie, że to ma być elektrownia według technologii sowieckiej, bo ona tak była budowana, więc zafundujemy sobie nowy Czarnobyl. I to trzeba pamiętać, że był też ogromny nacisk jednak oddolny, społeczny, strach po prostu przed tym, że zafundujemy sobie nową katastrofę nuklearną już tym razem na ziemiach Polski. Gdyby wtedy rząd Mazowieckiego był w stanie przekonać Polaków, że to będzie na przykład inna technologia, że nie wiem, z Francuzami albo z Amerykanami nawiążemy współpracę, być może by mu się to udało odkręcić. Natomiast trzeba powiedzieć jasno, w tym czasie nie było takiej woli, tym bardziej, że elektrownia jądrowa jest bardzo droga, a trzeba powiedzieć jasno, Polska była zbankrutowanym krajem wtedy i tak nie było za bardzo środków na kontynuację tego projektu i być może to nawet nie lobby górnicze, ani nie lobby młodzieżowe, tylko paradoksalnie brak środków przesądził o tym, bo mnóstwo różnych projektów takich innowacyjnych, rozwojowych, nie tylko z obszaru energetyki, zostało wtedy schowanych do szuflady czy wyrzuconych do kosza. Dlaczego? Bo po prostu państwo było w dramatycznym stanie i podstawowym problemem było na przykład kupno pewnych urządzeń i podzespołów, żeby w ogóle podtrzymać bieżące wydobycie w kopalniach, a nie mówić o tym, że będziemy budować jakiekolwiek nowe elektrownie czy nowe kopalnie. Dlaczego? Po prostu na to wszystko nie było środków. Trzeba sobie zdawać sprawę, że minęło dobrych kilka lat i to jest rok 93, pierwszy, kiedy się kończy recesja transformacyjna i kiedy gospodarka się przestaje kurczyć. Jednak plan Balcerowicza spowodował potężne skurczenie się gospodarki, która zresztą się kurczyła przez całą dekadę lat 80. To trzeba powiedzieć jasno, nie w każdym obszarze, ale generalnie mieliśmy do czynienia z wieloletnim, kilkunastoletnim kryzysem ekonomicznym. I to też wpływało na właśnie takie kosztowne decyzje, jak budowa elektrowni jądrowej.
Tak, pamiętam zdjęcia z transparentami Nie chcemy żarnobyla i innymi hasłami wymierzonymi właśnie w ten projekt. To przejdźmy w takim razie już do dekady lat 90. i później. Mianowicie ukłuł się taki zwyczaj, czy takie powiedzenie po roku 90., że kto wygrywa wybory na Śląsku, to wygrywa wybory w całej Polsce, albo że przynajmniej nie da się wygrać wyborów inaczej niż właśnie bardzo mocno mierząc w śląskich tamtejszych mieszkańców, co oczywiście ma też związek z górnikami. Chciałbym na tej kanwie zapytać pana profesora, kiedy górnicy po roku 90. mieli największe przełożenie na rządy w Polsce? To znaczy, który rząd był taki najbardziej uległy wobec pewnych działań czy postulatów górniczych? Ja mam wrażenie, że wszystkie były uległe, tylko rząd Buzka był najbardziej przy tej uległości przebiegły, ponieważ zdołał rzeczywiście to górnictwo odchudzić bez, powiedziałbym, ostrzejszych konfliktów społecznych. Wcześniejsze rządy, a więc czy to rządy solidarnościowe, te poczynając od Mazowieckiego, kończąc na Suchockiej, tak naprawdę ulegały górnikom i w istocie rzeczy jedyne, co im się udało, to rzeczywiście postawić stan likwidacji to Wałbrzyskie Zagłębie Węglowe, co zresztą wywołało ogromne poruszenie społeczne i rzeczywiście opór całej reszty, która się bała podzielić los regionu Wałbrzyskiego, który rzeczywiście ogromnie ucierpiał. Więc lewica postkomunistyczna się od tego trzymała z daleka absolutnie. Rządowi Buzka udało się rzeczywiście posunąć do przodu proces odchodzenia Polski od całkowitej dominacji, jeśli chodzi o energetykę węglu. No i wszystkim do zamknięcia tych najbardziej nierentownych kopalń, ale trzeba było, żeby powiedzieć jasno, zrobił to kosztem całej reszty budżetu, całej reszty podatników, bo rzeczywiście górnicy otrzymali bardzo znaczące rekompensaty. Niemniej jednak górnictwo się dzięki temu skurczyło. Problem w tym, że jak rządu Buzka zabrakło, a politycy zobaczyli, że jak się robi takie reformy, oczywiście rząd Buzka i AWS, Akcja Wyborcza Solidarność, nie dlatego się rozpadła i straciła władzę, że zrobiła reformy górnictwa. Tam był cały szereg innych powodów, były te cztery inne reformy, zwłaszcza służby zdrowia, która bardzo AWS-owi zaszkodziła. Niemniej jednak generalnie lekcja, jaką inni politycy odebrali po rządzie Buzka, była taka, że jak się przesadzi z reformami, to się straci władzę, więc reformami ostrożnie. I tak naprawdę poczynając od rządu Millera, któremu akurat brak reform też niewiele pomógł, bo się rozsypał wskutek afer na czele z aferą Rywina, ale już po roku 2005, czy to rządy Platformy Obywatelskiej, czy rządy PiSu, jak diabeł święconej wody, boją się dalej idących restrukturyzacyjnych zmian gospodarki. No jeśli chodzi o rządy Platformy, no to mamy słynne nagranie pani minister Bieńkowskiej, które w pisowskich mediach jest stale powtarzane, że tam, prawda, lulki palili, nic nie robili, aż pierdyknęło po 7 latach, bo się okazało, że się pojawiła kolejna dekoniunktura na rynku węgla i nagle się okazało, że brakuje, prawda, pieniędzy i trzeba tam znowu dofinansować, a przez ileś lat, jak była dobra koniunktura i te ceny węgla były dość dobre, to się nikt się tym nie przyjmował. A jest oczywiste i rządy PiS-u w istocie rzeczy z pewnymi korektami wyglądają podobnie, że teraz mieliśmy w ogóle, można powiedzieć, moment, prawda, w związku z wiadomymi wydarzeniami na wschodzie, można powiedzieć, że chciano by tych górników ozłocić, żeby wyfedrowali więcej węgla, no ale nie zdołali wyfedrować więcej, w związku z tym ściągnięto tego węgla za dużo i teraz za chwilę nas czekają protesty, już się zaczynają górników, bo ściągnęliśmy za dużo węgla. Do czego zmierzam? Problem wszystkich rządów III RP poza rządem Buzka polegał zawsze na tym, że jak tylko górnicy byli spokojni, to się nimi nie przejmowano, nic tam nie próbowano robić, żeby ich nie rozdrażnić, w domyśle na przykład zamknąć jakąś nierentowną kopalnię, choćby jedną, tak, i dać godziwe odprawy tym górnikom, ale żeby już o jedną kopalnię mieć mniej. Natomiast jak się pojawiały protesty, no to wtedy wyciągano pieniądze z budżetu, z tych czy innych przegródek i sypano tym górnikom, macie, uspokójcie się i w nadziei, że koniunktura wróci, ona po jakimś czasie wracała i wszystko było okej. Tyle tylko, że wiemy doskonale, że od pewnego momentu zaczęto się przyglądać na przykład jakości tego węgla. I co się okazało? No, że ten nasz węgiel, choć nie było go tak mało, w większości jest bardzo zasiarczony, generalnie z niskiej jakości, a tymczasem można lepszej jakości węgiel sprowadzić na przykład z Rosji. I zaczęły się po drodze wszystkie historie, prawda, z firmami importującymi węgiel z Rosji. Dlaczego? Nie tylko dlatego, że on był konkurencyjny cenowo, on był jakościowo lepszy. I na tym polega problem też wielu kopalń, że to nie jest tylko kwestia ceny tego węgla, jego jakości, na którą dawniej przecież nie zwracano uwagi. Gdy pan w PRL-u komuś coś mówił o jakości węgla, patrzył na pana jak wariata. Zawsze był ten węgiel, oczywiście nie mówię o
węglu do hutnictwa, o koksie i tak dalej, bo oni wiedzieli. Ale tak zwanego palenia w piecu to wiadomo był ten zwykły, najpodlejszy węgiel, nikt się tym nie przejmował. Tymczasem świadomość ekologiczna zaczęła rósć, ludzie sobie zaczęli zdawać sprawę, że węgiel węglowi nierówny, no i zaczęły się problemy różnych kopalń, które miały to nieszczęście, że miały węgiel, no mówiąc krótko, niskiej jakości. Czyli mówiąc krótko, ja poza rządem Buzka, który uważam, że to był jeden z największych jego sukcesów, może nawet największy, restrukturyzacja części górnictwa, nie potrafię pokazać żadnego innego rządu, który by górnikom nie ulegał, tylko były takie rządy, które nie musiały im tak bardzo ulegać, a to z tej racji, że akurat trafiały na okres, kiedy była w miarę dobra koniunktura, węgiel się nieźle sprzedawał i nie trzeba było tam dosypywać dużo pieniędzy. Natomiast nie znam takiego rządu, który by się przeciwstawił górnikom w rozumieniu takim, że akurat trafił na dekoniunkturę i powiedział nie, sorry, trudno, tu ekonomia decyduje, nie dostaniecie dodatkowych pieniędzy. Wszystkie rządy, czy to lewicowe, czy prawicowe, zawsze się tych górników bały i im prędzej czy później dawały. Czasem od razu, a czasem to się odbywało po jakichś dramatycznych demonstracjach, po paleniu opon, rzucaniu miałem węglowym, po różnych, ale zawsze na końcu były te pieniądze, ponieważ żaden rząd nie był w stanie tego zderzenia z górnikami wygrać. To podsumowując naszą rozmowę, zapytam o czasy najbardziej współczesne i o to, jak do górników podchodzi się dzisiaj, jak podchodzi obecny rząd. To znaczy, górników w Polsce jest już niewielu, jest nieco ponad 70 tysięcy, to jest mniej niż pracowników na przykład Biedron. A mimo to mają oni bardzo dużo do powiedzenia w polskiej transformacji energetycznej, w polskiej polityce i widać, jak na przykład wpływają na kształt naszej mapy drogowej do transformacji energetycznej, czyli polityki energetycznej Polski do 2040 roku, dokumentu, którego nowelizacja została wstrzymana ze względu na konsultacje z górnikami. I moje pytanie brzmi, skąd to się cały czas bierze? Skąd bierze się ta uległość wobec górników? Czy to jest cały czas wpływ instytucji, jaką są związki zawodowe i pewnej siły organizacji, czyli możliwości przewiezienia do Warszawy kilku tysięcy osób? Czy to jest już taki historyczny zwyczaj, wynikający na przykład właśnie z wspomnień osób zaangażowanych w ruch solidarnościowy, dla których górnicy byli pewnego rodzaju bohaterami? Czy to jest może jeszcze coś innego? Wie pan, w przypadku rządów PiSu to przede wszystkim proszę zwrócić uwagę, że im bardziej oni krytykowali Tuska za słynne strzelanie do górników, pamięta pan te protesty u schyłku rządów Platformy, gdzie rzeczywiście z broni gładkolufowej policja tam użyła wobec górników, którzy szturmowali, w istocie, że się próbowali zrujnować, oni bronili, tak naprawdę ta policja, tym się nie mówi, bo górnicy zawsze mają rację, ale przecież oni tak naprawdę chcieli wtedy spustoszyć siedzibę tej spółki węglowej, prawda, bo tam chcieli prezesa wywieźć na taczkach, tak? I w związku z tym ta policja użyła tej broni gładkolufowej, ale dla PiSu to jest świętość, tak? To znaczy nigdy przeciwko górnikom nie wolno absolutnie, bo ten zły Tusk ich do nich strzelał, a my górnikom zawsze pomożemy, bo my jesteśmy z górnikami. Więc gdyby rząd PiSu poszedł, chociaż oczywiście podpadł im, przecież premier Morawiecki tym mega importem, mówiłem o tym przed chwilą, ale to będzie zagłaskiwane pieniędzmi i teraz ten rząd właśnie mając na głowie tę ogromną ilość węgla, których sprowadzono na gwałt, prawda, wskutek błędu wcześniejszego samego Morawieckiego związanego z przedwczesnym wprowadzeniem tych sankcji węglowych na Rosję, kiedy można było jednak parę miesięcy poczekać, tak jak cała Unia Europejska wprowadzać te sankcje od sierpnia, a nie tam od kwietnia czy maja i ściągnąć tego węgla więcej, nie byłoby tego kryzysu, nie byłoby tego oszalałego ściągania węgla skąd się tylko dało za Bóg raczy wiedzieć jakie pieniądze, a teraz mamy zwały tego węgla, ale to znowu zostanie załatwione pieniędzmi. Znaczy rząd PiSu absolutnie nie pozwoli sobie przed wyborami na żaden konflikt ze środowiskami górniczymi. Oczywiście będzie próbował tam zwlekać, będzie próbował kluczyć, ale moim zdaniem na końcu skapituluje, czyli górnicy dostaną wszystko, co chcą, żeby przypadkiem nie doszło do jakichś poważniejszych z ich strony demonstracji przed wyborami. Co będzie po wyborach, to zależy, kto te wybory wygra. Jedno jest pewne, generalnie transformacja energetyki w Polsce się będzie musiała odbyć tak czy owak, tylko są dwie możliwości. Ona będzie i tak potwornie kosztowna, i to jest poza wszystkim, wszyscy za to ogromnie zapłacimy, bo to są zaniechania sięgające właśnie 15 lat wstecz, jeśli chodzi o rozwój energetyki odnawialnej i jądrowej. Natomiast możemy zapłacić jeszcze ekstra więcej po to, żeby wziąć tych wszystkich górników na nasze utrzymanie i nie wykluczam, że to będzie tak, że oni sobie tam będą fedrować, tego węgla właściwie nikt nie będzie potrzebował, to się go gdzieś tam wyśle w ramach pomocy gdzieś za granicę, ale byleby oni się nie buntowali, albo też będziemy mieli rząd, który pójdzie śladami Jerzego Buzka, który powie im tak, słuchajcie, macie do wyboru, albo idziemy po staremu i podtrzymujemy fikcję i wam rzeczywiście będziemy płacić ileś tam przez ileś lat, albo
metodą rządu Buzka macie tu sute odprawy i w ciągu 2-3 lat się zwijacie, kopalnia po kopalni, bo to się nam wszystkim opłaca. Nam dlatego, że globalnie budżet poniesie mniejsze koszty tego w perspektywie 20 lat do przodu, a wam, bo nie będziecie żyli złudzeniami, że za te 15 czy 20 lat, jak już będziecie tam w wieku przedemerytalnym, to nagle się dla was znajdzie inne zajęcie. Teraz macie szansę, dostajecie sute odprawy, żeby sobie poszukać innego miejsca w życiu, tak? Spróbujemy wam pomóc, ale nie oszukujmy się, że my ten węgiel będziemy fedrować do 2040 roku, bo ktoś wam tam obiecał. No i to jest ta istota sprawy. Pytanie, czy się znajdzie taki rząd, który potrafi górnik tak rozmawiać, bo to nie chodzi o to, żeby ich wyrzucić na przysłowiowy bruk i radźcie sobie sami. Nie, tu chodzi o to, żeby, i to co wiem z badań, część górników to rozumie, tylko musiałby przyjść rząd, który nie bałby się zaryzykować, że górnicy powiedzą nie, przynajmniej część tych górników się nie zgodzi, bo też pamiętajmy, no właśnie, że tam są różne grupy, to nie jest jednolite środowisko. Mamy tych wiecznych działaczy związkowych, którzy się oczywiście nie, na nic nigdy nie zgodzą, bo to jest sens ich życia, bycie dożywotnio działaczami związkowymi górniczymi, ale mamy też tych szeregowych górników, którzy jeśli by dostali poważną ofertę od jakiegoś rządu, to być może by z niej skorzystali i stopniowo byśmy te kopalnie zaczęli zamykać, oczywiście koordynując to, że tak powiem, no, z przemianami całości energetyki, bo tu nie chodzi o to, żeby to jak najszybciej zamknąć, bo się znowu znajdziemy w takiej sytuacji jak minionej zimy. Tak? Jednak my od tego węgla w tej dekadzie jeszcze będziemy dalej uzależnieni, mamy ileś elektrowni, które ciągle z tego węgla korzystają, choć powiedzmy sobie jasno, no, część tego węgla jest tak niskiej jakości, że od tych kopalń trzeba by zacząć te redukcje. I to jest jakby coś, o czym trzeba mówić. Na razie raczej mówią nie politycy, tylko tacy ludzie jak ja o tym, bo mnie nie przeszkadza, że mnie tam ktoś później wyzywa od jakiegoś powiedzmy pomiotu balcerowiczowskiego i w ogóle liberała, szura, jakiegoś neoliberalnego. Jest mi to obojętne, bo ja nie kandyduję i mam w nosie jego opinię. Ja mówię po prostu ludziom, że pewne rzeczy zawsze mamy wybór. Możemy sobie utrzymywać te kilkadziesiąt tysięcy górników. Polska jest dużym, bogatym krajem, nawet najbliższe 100 lat. Pytanie tylko po co? Tylko po co? Skoro wszyscy wiemy, że za 30-40 lat energetyka węglowa będzie kompletnym anachronizmem, tak jak dzisiaj anachroniczna jest, nie wiem, pralka typu frania i parę innych rzeczy. No, bo można to gdzieś w celach muzealnych pokazać, prawda, jak to kiedyś prano, prawda, albo jak gotowano na węglu, no ale dzisiaj nikt nie ma, czy poza jakimiś knajpami, gdzie się, prawda, pizzę w piecach węglowych, że nikt w domu nie ma pieca węglowego, tak? Albo się go za chwilę chce pozbyć, tak? I mówienie, że za 30 lat on będzie miał piec węglowy, jest anachronizmem. Więc jest pytanie, czy przyjdzie rząd, który będzie miał odwagę zacząć mówić takie rzeczy jak ja? No ja mam nadzieję, że przyjdzie, ale gwarancji nie daję. Tak, to jest bardzo doskonałe pytanie. Tym bardziej doskonałe, że w obecnej twardej kampanii wyborczej ja niestety nie widzę takich zadeklarowanych głosów, jeżeli chodzi o transformację polskiego górnictwa właśnie w tym kierunku, a ono jest tam bardzo potrzebne, takie właśnie model rozwoju tego sektora, żeby z jednej strony nie zostawić tych ludzi pracujących tam na lodzie, ale z drugiej strony zakomunikować im, że faktycznie węgiel już jest anachronizmem i że to jest paliwo schyłkowe. Panie profesorze, bardzo dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję, pozdrawiam pana, pozdrawiam państwa. My również pozdrawiamy i polecam jeszcze raz podcast pana profesora Dudek o historii. To była rozmowa z panem profesorem Antonim Dudkiem. Mam nadzieję, że w wyczerpujący sposób przybliżyliśmy państwu, skąd wziął się w Polsce mit górnika, skąd wzięła się ta górnicza siła, która powoduje na przykład, że cały czas czekamy na nowelizację polityki energetycznej Polski do 2040 roku. To już wszystko na dzisiaj. Bardzo państwu dziękuję za uwagę, panią Psińsko. Dziękuję zwłaszcza moim patronom, przede wszystkim mecenasom, panu Pysiowi, panu Norbertowi, panu doktorowi Michałowi Godlewskiemu, panu Filipowi Rębiałkowskiemu, Burzny Grup oraz Agencji Marketingowej Nienaraz. Kłaniam się wam nisko i wszystkim, którzy teraz mnie słuchają, kłaniam się bardzo nisko. Do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu Elektryfikacja. To była Elektryfikacja. Podcast Jakuba Wiecha o energetyce.